Cześć moi drodzy. Tym razem trafił mi się pojedynek z graczem Shaitan 1010 z jednego z czołowych klanów War Thundera. Co prawda ten przeciwnik się specjalnie umiejętnościami nie popisał, za wyjątkiem jednej, którą wam tu zaraz zademonstruję, bo wcześniej mi się nie przytrafiło. On leci z pitem 5B, ja BF-em E3 i korzystając z przewagi pułapu, no zaczynam do niego po prostu podejście boom and zoom. Kontrolne zerknięcie, czy się nic z tyłu nie przypałęta. Nie schodzę na niego zbyt ostro. O! W tym momencie dostałem komunikat, że wychodzę poza mapę. On jest ode mnie dalej jakieś 500 metrów, to znaczy, że już w tej strefie teleportu tkwi od jakichś kilkunastu sekund i lada moment system go przeniesie pode mnie. Dlatego co robię? Zaczynam skręcać, żeby po prostu na niego zaczekać na tym swoim pułapie. Bo w przypadku takiego teleportu system owszem zawraca na mapę, ale zawsze trochę niżej i obcina jakieś 100 km prędkości. Przy pomocy steru kierunku, ale zauważyłem, że wolno skręca, dlatego zrobiłem normalny zwrot lotkami i czekam po prostu, trzymając klawisz śledzenia przeciwnika, kiedy on się tam pojawi. No i znalazł się faktycznie. To z jego strony mogłoby być całkiem sprytnym manewrem, gdyby teraz nie, jak ostatni noob nie poszedł świecą do góry i nie próbował mnie dorwać. To miałoby szansę powodzenia, jeżeli mnie też by teleportowało i obniżyło mi energię, ale nie w takiej sytuacji, kiedy ja no nie pozwoliłem na to. No i proszę bardzo, ostrą climbing spiral go wyciągam do góry, on tam próbuje jeszcze strzelać, no ale zlamił i no nie ma szans na to, żeby mnie dojść. No i proszę bardzo, jest ładnie wystawiony i tylko czeka na ostrzał. Spada po prostu spiralą bez kontroli samolotu. To prawda, Noob Shield go tam mocno ratował, ale w końcu uległ sile mojego ognia. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć!